MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy na drugiej konferencji przed zbliżającą się galą Fame MMA, a ze mną, no nie dość, że Artur Szpilka, to jeszcze Cycu i Pumba, nie widzicie ich, ale o, może teraz zobaczycie. No powiem Ci, że Pumba ma piękny łańcuch. Tak. A gdzie ma Cycu? Cycuś nie ma, bo po pierwsze nie lubi ciężkich rzeczy, a po drugie tak do niego to nie pasuje. Wyobraź sobie ze z takim kajdanem. Cycuś jest taki wycofany trochę, nie? Tak, Cycuś ma swój świat. Cycuś jak... Zresztą musicie oglądać Przygody Cyca i Pumby, tam więcej. Na Instagramie macie profil... Jak... Przygody Cyca i Pumby. Dokładnie, zobaczcie. Najważniejsze pytanie. Kamila zawalczy w sobotę dla Federacji Fame MMA. Jak oceniasz dzisiaj konferencję prasową? Ja nic nie słyszałem, od razu mówię, bo robimy wywiady. To tak szczerze nie wiem, bo ja to, wiesz, ja to się, to jest moja kobieta, dlatego ja to inaczej traktuję. Ja się trochę przeżywam, martwię, wiesz, jak ja będę tam wychodził, to inaczej, tak? Ale chyba okej, no nie wiem. Nie wiem, czy ta Zusję, czy nie próbuje na zasadzie całej presji rzucić na Kamili, mówiąc właśnie słowa, które mówi, mądrze zagrywa, że ona nie trenuje, że ona nie jest zawodowcem, czy coś. Ta Kamila też nie jest zawodowcem, nigdy nie walczyła, a mimo wszystko wszyscy na nią stawiają i to też nie jest za fajne. Ja wiem, jak to wygląda, tym bardziej to jest debiut, ale myślę, że Kamila zrobi robotę, bo to jest menda taka pozytywna. No ja wiem, jak to jest, bo ciężko dzisiaj trenuje z Kamilą, wręcz nie możecie, ona sama o tym mówiła, ciężko wam się trenuje wspólnie, ale czy ty jesteś w stanie chociaż jej pomóc, jak mentalnie podejść do tej walki? Nie, no mówię jej, ale ma swoich trenerów, wiesz, ciężko mówić na przykład o czymś, kiedy nie trenujesz z nią na co dzień, prawda, ja mam swoje treningi, ja jej mówię, co jej mogę jej coś zasugerować, prawda, ale ogólnie Kamila... No to dobrze wie, widać, że w niej, że czeka już na tą walkę, nie może się doczekać. To jest takie dziwne dla mnie, bo wiesz, dla mnie to taka dziwna sytuacja. Wszyscy mówią, Artur, czemu się zgodziłeś, żeby walczyła? Ja mówię, stary, co ja mam do tego? To jest jej wybór, jej wola. To nie jest 20, tylko lata któreś tam, że zamykało się kobiety w domu i proszę? W jaskini się. W jaskini czy coś, że mają gotować wszystko. Dzisiaj jest inaczej. Poza tym, skoro chce, to niech się przekona, że to jest co innego, prawda? A właśnie, bo jakie ty masz ogólnie podejście do tego, że ta tutaj drobna osoba będzie walczyć w federacji, w której ty tak naprawdę nie popierałeś od początku? Wiesz co, to nie jest to, że nie popierałem. Ja nigdy nie będę popierał czegoś, co jest budowane na zasadzie na patologii, na jakichś takich rzeczach, zachowaniach. Ja to od początku mówiłem, ale teraz federacja i włodarze zmieniają w ogóle, wiesz, zmieniają, bo ja z nimi rozmawiałem. Zmieniają i wszystko idzie w stronę ten, ale nawet nie chodzi czy patologii, czy nie, bo ja to mam w nosie, tylko mnie zawsze irytowało to, że bo włączałem te pierwsze konferencje, to było straszne, no nie mówimy o tych pierwszych, tak. Przeklinanie na siebie takie, dla mnie jak ty byś mi powiedział coś brzydkiego, wyjebałbym ci z dyni, a oni sobie przeklinają, stoją naprzeciw, ty taki, no i wiesz, no i takie... Była tu cię jakaś szarpacka, jak to mówią w górach, ale nie wiem jak to była, się skończyło, była. Bo ja nie, kto tam się szarpał? Była, Krycha z kimś tam. Ja nie znam, ale w każdym razie rozumiesz, jeżeli mi mówisz, to liczę z tym, że ci odpowiem, ale nie słowem, tylko po prostu, nie można mówić, są jakieś granice, dlatego mi tylko to się nie podobało, ale tak to niech se robią, fajną robią robotę, naprawdę włodarze się rozwijają, widać, że to idzie w dobrą stronę. Miejmy nadzieję, że też to będzie szansa właśnie dla takich kobiet, mężczyzn, fajnie. Przyznaj się, czy udało się jej zapiąć się duszenie nie, i odklepałeś? Nie, na kłamie, jeszcze wczoraj do niej wróciłem, po co taki farmazony nie, gada? To nie był farmazon. Nie, odklepałem na pewno. Miszu, raz udało się jej zapiąć, tak weź przestań, ty człowieku, weź. Tylko... Gada, ja mówię, co ty gadasz za głupoty, no ale ogólnie Kamilka jest bardzo silna, ale jeszcze raz powtarzam, nigdy nie było takiej sytuacji, więc niech nie gada, ale naprawdę jest silna i jak jest wojna w domu, a my się nie bijemy naprawdę, że pięściami, ale dusimy się poważnie. To jest wojna na całego, ja ją wiesz, że tak ją przyduszam mocno, mówię odklep, a ona się częściej nie odklepie, wiesz. Wiesz, że on mi zdradził dużo pewnych rzeczy, których i tak nie powiedziałem mnóstwo w cage'u, bo chciałem oszczędzić, ale jeden, co wołasz rano... To słyszy Artur, jak robi śniadanie rano w domu. Nie, ja wstaję rano i słyszę tak z góry, bo ona już wstała. Nie. I tak jest. Dobra, Artur, powiedz mi tylko o ciebie. Dziękujemy za towarzystwo. Krótka piła. Kiedy wracasz do walki w pięściarstwie? I mam czy to kategoria wagowa, która sprowadza nasz? Bridgerweight, kategoria wagowa. Mam nadzieję, że to będzie kwiecień. Znaczy musi być kwiecień najpóźniej. Podejrzewam, że w tym tygodniu wszystko będzie jasne. Mhm.
Czy jest taka opcja, że skoro tu się pojawiłeś, to może wejdziesz do tej klatki? Nie, na razie nie ma takiej opcji. Na razie jest boks, wszystko. Poza tym jestem też w rozmowach, w stałych rozmowach. Z KSW. Z każdymi włodarzami i nie ukrywam, nie będę, to nie jest żadna tajemnica, że moje ambicje są bardziej sportowe, póki co, no bo tutaj jest póki co na razie show, ale bardzo fajny. I sportowe, no i nie ukrywam, że gadam cały czas z Martinem, jestem w kontakcie, gdzieś to tak wszystko, ale tak jak powiedziałem, jest boks na razie i nie ma innej możliwości. My się widzimy, tak jak mówiłem, w piątek, przed galą sobie pogadamy. Bardzo Ci dziękuję za chwilę poświęconą, no i wracaj z tymi sercami. Dzięki, pozdrawiam. Do zobaczenia. Trzymaj się, hej. Dobra.